Czy właśnie skin za 200 fałdolców nadchodzi do Fortnite'a? Nowy minikarnet bojowy, który każdy będzie mógł odebrać i ty też, jeśli obejrzysz ten odcinek z masą darmowych nagród, skinem i lotnią i fajnymi przedmiotami, do tego powrót OG skinów jak Kratos, Lewiatan, skiny muzyczne, masa nowych eventów i nowy event w grze, który właśnie się pojawił i o którym na bank nie wiesz i nowa aktualizacja, o tym wszystkim dowiesz się w tym odcinku, ale konkurs na Lewiatana albo 1000 fałdolców, chcesz je wygrać? Zobacz, czy nie wygra Scott Kamsar w sklepie Fortnite koniecznie, to obowiązkowo subi, kłapeczka w górę, follow na Instagramie SayCamStar, link w opisie i napisz komentarz swoim nickiem z Instagrama pod wczorajszym filmem i wyniki na Twitchu na codziennych streamach, link w opisie, a my lecimy. Pierwsze co musisz wiedzieć, dostajemy mini karnet bojowy dla wszystkich graczy, totalnie za darmo i ty też możesz go sobie odebrać. Jest to nowy mini karnet bojowy, który wejdzie dokładnie za tydzień z nowej kolaboracji z awatarem legendą manga. Jak wiecie, wczoraj weszła już pierwsza aktualizacja, a właściwie pierwsza część tego eventu i można już odbierać skina Kory, czy oczywiście darmowego skina zadania z karnetu bojowego. Jest to sekretny skin, który trafił do gry wczoraj wraz z 10 dodatkowymi prezentami. Wystarczy sobie wykonać proste zadania i te wszystkie rzeczy możesz zgarnąć, ale nie jest to koniec kolaboracji z awatarem legendą manga, bo pomimo tego, że otrzymaliśmy również mityka, to jeszcze druga faza nadejdzie prawdopodobnie już za tydzień do Fortnite'a. Tam każdy gracz będzie mógł zdobyć mini karnet bojowy z mega fajnymi nagrodami. Będzie to karnet podobny do żółw ninja czy Star Warsów, który będzie zawierał na samym początku podobno skina awatara legendy Angi, czyli specjalnego skina właśnie z tej kolaboracji. Do tego lotnie upy podobno na koniec tego mini karnetu. No i oczywiście jakieś pewnie 8, 10, 15 darmowych prezentów dla wszystkich graczy. Będzie to działało w ten sposób jak w poprzedniej kolaboracji z żółwiami ninja czy innymi markami, że po prostu każdy gracz w dzień eventu, na przykład w przyszły piątek, otrzymałby taki mini karnet bojowy i tam miałbyś na przykład 10-15 poziomów i po prostu powoli robiłbyś sobie tam levele i zdobyłoby się tak, że co 3 dni do Fortnite'a wchodziłyby specjalne zadania. Za wykonywanie tych zadań dostawałbyś punkty, a z tymi punktami zapełniał levele tego karnetu i wtedy im większy poziom zdobędziesz, tym więcej nagród odbierzesz i z tego co wiadomo, lotnia upy podobno może być darmową lotnią dla wszystkich graczy, tak samo jak było to w przypadku żółwi ninja, aczkolwiek skin awatara legenda Angi podobno mógł być w powiększonej wersji tego karnetu, czyli za 1000 fałdolców mógłbyś kupić większą wersję karnetu i dokładnie za każdy level, który otrzymasz, a właściwie który wbierz, otrzymasz jeszcze jedną dodatkową nagrodę, co oznaczałoby, że jeśli karnet miałby na przykład 10 specjalnych poziomów darmowych, to ty dostałbyś kolejne 10 nagród za wbicie go po prostu w polepszonej wersji, a do tego skina awatara legendy Angi. I dokładnie update z tym powinniśmy dostać w przyszły wtorek, a w piątek po prostu po południu event powinien być włączony, możliwe, że weszłyby jeszcze jakieś dodatkowe mityki i bronie, no i oczywiście skin do sklepu Fortnite. Kolejna mega ważna rzecz, to powrót mega OG rzeczy, mega skinów muzycznych serii i wszystko co musisz wiedzieć o powrocie rzeczy. Jak wiecie, o Kratosie i Lewiatanie już pewnie większość z was wie, ale w skrócie Kratos i Lewiatan ma powrócić do Fortnite'a i obecnie wygląda to tak, że może on wejść dokładnie każdego dnia do Fortnite'a, może on wejść dzisiaj w nocy, może on wejść za tydzień, za miesiąc, kiedy Epic będzie chciało. W skrócie, HypeX jakiś czas temu potwierdził to, że Fortnite zaktualizował oczywiście całego Lewiatana wraz z Kratosem, wraz z całym zestawem, co oznacza, że wszystkie te rzeczy powrócą, było to podczas ostatniego update'u i sam HypeX i kilku innych likerów napisali, że według nich na 100% Fortnite doda Kratosa do sklepu w tym sezonie, więc bardzo możliwe, że niedługo on się pojawi. Co więcej, Kratos jest na liście rzeczy, które zostały zaktualizowane i które powinny powrócić w ciągu najbliższych 2 tygodni i w przypadku Marshmallow, Marvela, czy Neka Czarnej Dowy, czy Kilofa Czarnej Dowy dokładnie się to sprawdziło i praktycznie Kratos jest jedną z ostatnich rzeczy, która jeszcze nie wróciła dokładnie z tej listy, a update z przedmiotami mamy dopiero za tydzień, więc możliwe, że Epic coś fajnego przygotuje i wtedy kup Kratosa z kodem SayCamStar, jak i Lewiatana. I również ważne jest to, że prawdopodobnie otrzymamy dużo więcej fajnych rzeczy, bo poza Kratosem i Lewiatanem, który może wejść dokładnie w dowolnym momencie, jeśli pracownik Epica da go po prostu do sklepu, a jak wiecie, sklepy cały czas się mocno zmieniają, to również często pytacie o powrót Travisa Scotta, a w tym momencie Travis nie jest tak naprawdę jakimś głównym tematem powrotu i osobiście wątpię, żeby on w najbliższym czasie powrócił. Dlaczego? Bo Epic praktycznie skupiło się teraz tylko na Kratosie i Lewiatanie i osobiście obstawiam, że Travisa jeszcze przez moment minimum nie zobaczymy. Co prawda skin faktycznie był zaktualizowany na początku tego roku i Fortnite ma większość rzeczy gotowych, aczkolwiek w przypadku Kratosa jest to dużo bardziej możliwe. Jeśli miałbym wam powiedzieć, to obstawiam, że Kratos i Lewiatan wróci po prostu dużo szybciej niż obecnie Travis, aczkolwiek czy Travis kiedyś wróci? Prawdopodobnie tak. Skąd to wiadomo? Zauważcie, że Czarna Wdowa wróciła po 1700 dniach, a Kill of Czarnej Wdowy wrócił po 1800 dniach, co były to praktycznie najrzadsze rzeczy, jakie nie wracały do Fortnite'a, na przykład z kolaboracji. I jak wiecie, Travis czy Kratos są takimi samymi kolaboracjami, jak dokładnie no właśnie Czarna Wdowa, czy Nekan Marshmallow, czy inne skiny, które wróciły po bardzo długim czasie i ja obstawiam, że finalnie Kratos, Lewiatan, Travis też wrócą kiedyś do Fortnite'a, aczkolwiek wszystko zależy od Epic Games, bo może
pewnie trzeba jeszcze troszkę poczekać. Ale wtedy kupię z kodem Campstar 2 i co również ważne, prawdopodobnie w kwietniu otrzymamy mega dużo fajniejszych rzeczy, takich jak na przykład skin J Balvina, deki dla Roya i może parę innych fajnych skinów muzycznych, skąd to wiadomo, dokładnie teraz jak wiecie trafił Marshmello jakiś czas temu po ponad 500 dniach do Fortnite'a i mogliście kupić całą Marshmello wersję. Do tego mamy zakładki sklepu związane z muzycznymi przedmiotami, takie na przykład masa serii ikon muzycznych, no właśnie emotek i tańców, tutaj może to być nawet 3 zakładki, po kilka czy kilkanaście emotek muzycznych wtedy, mega do tych rzeczy by wróciło, a do tego pewnie jakieś fajne muzyczne skiny, ja właśnie obstawiam powrót J Balvina, deki dla Roya, może Eminema, czy parę innych skinów muzycznych, które są zaktualizowane, do tego pamiętajmy, że Ariana, Bruno Mars, czy parę rzeczy jak Anderson, czy Major Lazer obecnie nie mają aktualizacji, więc te skiny albo będą później zupdate'owane, albo po prostu na razie nie wrócą, ale również może zwykłe skiny muzyczne powrócą, dlatego, że mogą być to na przykład skiny impry, noworoczne, czy po prostu skiny z neonami i co również ważne, te skiny mogą powrócić tak jak rok temu, dlatego, że będziemy mieli prawdopodobnie znowu mini event w Coachelli, czy przywrócenie rzeczy z Coachelli, no właśnie do Fortnite'a, bo przypomnijmy, że dokładnie w połowie kwietnia będzie znowu mega event z Coachellą w prawdziwym świecie, Epic zawsze z tej okazji przywraca skiny Coachelli, więc bardzo możliwe, że już zaraz będzie mogli kupić i do tego powiedzmy o skinie za 200 fałdolców. Wczoraj na streamie zaczęliście pytać mnie, Kamsa, czy to prawda, że skin za 200 fałdolców może wejść do Fortnite'a? Jak najbardziej tak, nie jest to pewne, ale stało się to po wczorajszym update'cie, o co chodzi? Jak wiecie albo nie wiecie, wczoraj weszła specjalna aktualizacja i była tam jedna sekretna rzecz, czyli event Reboot Rail. Jest to event, który znajdziecie w menu Fortnite'a, dokładnie po kliknięciu opcji Escape albo po wejściu w menu znajomych, tam znajdziecie Reboot Rail, czyli event, w którym możesz zdobyć 3 przedmioty, lotnie, kilopy i malowanie. Działa to w ten sposób, że zapraszasz swojego znajomego i grasz z nim po prostu w Fortnite'a, jeśli on był nieaktywny przez jakiś czas w Fortnite'cie, wtedy wykonujesz razem questy, im więcej zadań zrobicie, tym fajniejsze nagrody dostaniecie, od właśnie malowania po kilopy, no i następnie po lotnie i są to darmowe rzeczy dla wszystkich graczy Fortnite. Jeśli nie masz z kim zrobić tego eventu, napisz swój nick w komentarzu, albo zapisz się po prostu na moim Discordzie na kanał Szukam Graczy, link w opisie i jak dokładnie z tego można by zdobyć skina za 200 fałdolców, jest to mega proste. W poprzednich eventach, właśnie tych samych, czyli Reboot Rally, Fortnite jakiś czas temu po rozdania właśnie tych darmowych przedmiotów robił coś takiego, że robił cały pakiet z tymi przedmiotami, które były za darmo w Fortnite i dawał tam jakiegoś skina powiązanego, no właśnie z tymi przedmiotami. Takimi skinami była na przykład ogniskowa, bądź na przykład ognista Renegade Riderka i działało to w ten sposób, że każdy gracz, który zgarnął te darmowe przedmioty, później mógł kupić cały pakiet w sklepie, no właśnie z tymi przedmiotami i jeśli miałeś na przykład odebrane wszystkie te rzeczy, to również w tym pakiecie znajdował się oczywiście skin i jeśli skin kosztował 1500 fałdolców, no to oczywiście miałeś go dużo, dużo taniej dzięki temu, że ty już malowanie, kill-offy czy jakaś lotnie miałeś i te wszystkie rzeczy, które miałeś, obniżały wartość tego skina o nawet 1300 fałdolców, co oznaczało, że na przykład ogniskową gracze kupowali zamiast za 1200 fałdolców dokładnie za 1000 fałdolców, a ognistą renegatkę zamiast za 1500 dokładnie za 200 fałdolców i obecnie nie jest to pewne, czy Fortnite zrobi również taki pakiet, ale jeśli by coś takiego zrobili, to wtedy każdy gracz, który zrobiłby ten event Reboot Rally obecnie i odebrał masę tych darmowych przedmiotów i później Epic zrobiłby z tym pakiet do sklepu i jakimś skinem, to po prostu wy byście kupili dużo, dużo taniej ten pakiet, w zależności ile rzeczy mieliście. Jeśli mielibyście wszystko, to prawdopodobnie skina kupilibyście za jakieś 200 fałdolców, więc ja wam po prostu polecam zrobić coś takiego, żebyście zrobili teraz ten event z jakimś znajomym, bo jest on giga prosty i zrobicie go dosłownie w moment, a jeśli Epic doda po prostu za jakiś czas takiego skina do tego pakietu, to wy kupicie go za 200 fałdolców i w przypadku poprzednich pakietów faktycznie to działało. Ty pamiętaj, chodzi Kamsarwa, zapisz się do konkursu, subi kłapeczka w górę, zobacz poprzednie filmy i wbij na Instagrama, Twittera, link w opisie i widzimy się dzisiaj na Twitchu na live z Fortnite'a i pewnie Among Us'a. Trzymajcie się i sprawdź poprzednie filmy, cześć!